Toksyczne gazy i pyły ulatniają się ze starych pieców, spalanych odpadów, kominków opalanych węglem marnej jakości. Niebezpieczny tlenek węgla, trujące tlenki azotu, dwutlenek siarki i rakotwórcze mineralne produkty spalania sączą się do atmosfery przez kominy domów. Tak powstaje niska emisja. Osiedlowe i domowe kotłownie przestają być groźne, jeśli zastosuje się w nich nowoczesne sposoby ogrzewania. Warto przeprowadzić tak zwaną termomodernizację budynków, aby oszczędzić energię. Dzięki produkcji prądu z ogniw fotowoltaicznych, które wykorzystują promieniowanie słoneczne, możemy produkować prąd na własne potrzeby albo go sprzedawać. Produkując prąd na własne potrzeby, eliminujemy konieczność zakupowania go od dostawcy energii elektrycznej. Dzięki temu mamy czysty zysk. Jednym z najbardziej znanych źródeł odnawialnej energii jest energia promieni słonecznych. Solarne instalacje coraz częściej pojawiają się na wrocławskich budynkach. Zwiększając efektywność energetyczną naszego domu, musimy pamiętać o wymianie starych, żeliwnych grzejników na nowoczesne. Tylko te nowe z podzielnikami ciepła oraz termostatami pozwolą nam efektywnie zarządzać ciepłem w naszym domu. Rewolucje w budownictwie wprowadziły nowoczesne grzejniki panelowe z możliwością automatycznej regulacji temperatury. To jednoczesna oszczędność wydatków i zmniejszenie niskiej emisji. Obowiązkowym elementem modernizacji obiektu mieszkalnego jest wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe, bardziej ergonomiczne. Należy pamiętać, że technologie stosowane 10 lat temu są o 5 klas gorsze niż obecnie stosowane. Nawet jeśli Państwa obiekty były termomodernizowane w przeszłości, warto sprawdzić w trakcie audytu energetycznego budynku, czy montażyści nie popełnili błędów, przez które mamy znaczne utraty ciepła. Ciepło ucieka nie tylko przez nieszczelne drzwi i okna. Wydostaje się przez nieocieplone ściany i dachy. Te straty energii trzeba zrekompensować, to znaczy grzać więcej niż trzeba i bardziej zanieczyszczać powietrze. Przy modernizacji każdego budynku najważniejsze jest docieplenie zewnętrznej elewacji oraz dachu, a także analiza wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne i ekonomiczne. Ekologiczne piece, pompy cieplne czy rekuperatory do odzyskiwania ciepła prowadzą do likwidacji niskiej emisji. Problem niskiej emisji nie ominął Wrocławia. Miasto udziela pomocy w jego rozwiązaniu w ramach programu dotacji, z którego można uzyskać środki finansowe na modernizację ogrzewania. Szczegóły na stronie internetowej www.wrocław.pl lub pod numerem telefonu 71 777 77 77.